Thank you.
Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które w ten koncert się zaangażowały, bo dobrze wiemy, że nic samo się nie dzieje. I tym osobom tu ze stoli, jakoś tak bardziej tym wszystkim kierującym, dziękujemy Dominikowi, naszemu organiście, dziękujemy księdzu Zbyszkowi, który czuwa właśnie nad całością. Chcę podziękować za te przygotowane tu przez osobę jedną ze swoli właśnie tę prezentację tych słów na ekranach. To nam też pomogło właśnie przeżyć prawdę tych utworów. Bardzo dziękuję i panu Markowi, i panu Robertowi za to, że przez filmy, zdjęcia utrwalą tę chwilę. Będziemy mogli odsłuchać, obejrzeć ten koncert na naszym Facebooku parafialnym. Kochani, wam dziękuję za to, żeście tu wszyscy zostali, bo tak trzeba. Nie tylko, żeby tych młodych, ich talent uszanować, ale żeby naprawdę okazać serce tym, którzy znaleźli się w położeniu dla nas chyba jeszcze niewyobrażalnym. Chciałbym na koniec przywołać słowa świętego Jana Pawła II, wielkiego Polaka, patrioty. Powiedział tak: wolność nie jest dana raz na zawsze. Wolność można utracić. Przyznam się osobiście, że patrząc moimi oczyma na współczesny świat, na nasze domy, gospodarstwa, na polską ziemię, kiedy zaczęło nam się wielu żyć trochę lepiej, stawiałam sobie pytanie, czy jest nam to dane raz na zawsze, tak na zawsze? Czy my przeżyjemy nasze życie w takim większym spokoju, może wielu w trochę lepszym dobrobycie? Pamiętajmy o słowach Ojca Świętego, że wolność jest wielkim darem, ale jest zadaniem. Trzeba się wiele napracować, żeby tej wolności nie utracić. Niech to przesłanie nam towarzyszy, abyśmy nie ustali w pracy dla ojczyzny, dla kościoła, dla rodziny, w pracy nad sobą, byśmy budowali najpierw ogień w naszych sercach, bo o tyle będzie świat lepszy, o ile uszlachetnisz swoje serce. Wszystkim dziękuję. Szczęść Bogu.